Dzięki środkom unijnym małopolskie wsie zmieniają się nie do poznania. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 do Małopolski trafiło 220 milionów euro. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich głównie rozwiązuje problemy te infrastrukturalne związane z budową wodociągów, kanalizacji, ale również to są rewitalizacje obszarów wiejskich, to są zadania związane ze scalaniem gruntów, z nowym zagospodarowaniem właśnie tych obszarów wiejskich. To jest cały pakiet związany również z lokalnymi grupami działania. Odnowione zostały centra wsi, czyli miejsca szczególnie ważne dla lokalnych społeczności. Udało nam się zrealizować chodnik wokół kościoła, parkan, czyli mur przykościelny, łącznie ze stacjami drogi krzyżowej, które są wbudowane w ten parkan, plac zabaw dla dzieci oraz ścieżki różańcowe położone za parkanem kościelnym. Zainwestowano również w ochronę zabytków i w obiekty pełniące funkcje kulturalne. Otrzymaliśmy dofinansowanie do imprezy plenerowej, która nazywa się Czar Smaków i Czasów Minionych. Podczas tej imprezy naprawdę można się przenieść w czasie. Uzyskaliśmy też dofinansowanie do wybudowania szachowiska w siedzińskim skansenie. Na terenie skansenu znalazło się oświetlenie, które w sposób szczególny podkreśla jego urok wieczorami. Uzyskane dofinansowanie w znaczącym stopniu poprawiły i wizerunek skansenu, i rozpromowały skansen. Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wpływają również na aktywność lokalnych grup działania, które zmieniają oblicze małopolskich wsi. Ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyremontowaliśmy wnętrze Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy, budowa placów zabaw, remonty centrów kultury, świetlic, budowa siłowni na wolnym powietrzu przy parku w Proszowicach, jak również zakup strojów ludowych, mundurów strażackich. Z takiej troszeczkę nowoczesniejszej kwestii została stworzona aplikacja, która pomaga w poruszaniu się turystom po terenie naszej lokalnej grupy działania. Z funduszy unijnych udało się również wybudować nowe targowiska. Jeżeli chodzi o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, takim sztandarowym przykładem jest modernizacja przestrzeni publicznej, modernizacja targowiska miejskiego w Myślenicach. Mieszkańcy Myślenic, gminy, powiatu myślenickiego mogą się zaopatrzyć w dobre produkty lokalne, bo właśnie ci producenci lokalni mogą to tam sprzedawać. Widzą przede wszystkim rolnicy handlujący tak zwanym żywym towarem, ale są ogrodnicy, są sadownicy, są pszczelarze, są kuśnierze, są osoby, które handlują też tekstyliami. Dzięki funduszom europejskim małopolska wieś rozwija się w bardzo dynamiczny sposób. Od 2014 do 2020 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie małopolskim zostanie rozdysponowana kwota wynosząca ponad 520 milionów złotych.